Nazywam się Piotr Łuconiewski i jestem terapeutą i dietetykiem medycyny chińskiej, jestem naturoterapeutą, jestem też psychodietetykiem i rzeczywiście prowadzę no, tutaj szczególnie te kanały Taiji to terapie holistyczne, z których mnie najwięcej osób kojarzy i skupiamy się na żywieniu. Skupiamy się na żywieniu nie tylko w kontekście medycyny chińskiej, ale jakoś te tematy są mi bardzo bliskie i ja wiem, że te tematy Was bardzo interesują, one są ciekawe i dzisiaj temat związany z wilgocią. Jest to temat wybrany przeze mnie nieprzypadkowo. Po części jest to kontynuacja tego, o czym mówiliśmy tydzień temu, dlatego że tydzień temu mówiliśmy właśnie o okresie przejściowym dojo, tak? Ja bardzo Was zachęcam do w ogóle odwiedzenia mojego kanału na YouTube. Też właściwie wszystkie te transmisje są zapisane zarówno na Instagramie, Facebooku, ale najłatwiej wszystko sobie odnaleźć na moim kanale na YouTube, które nazywa się dokładnie tak samo, czyli Taiji to terapie holistyczne i tam macie poukładane wszystkie moje wystąpienia. I właśnie taki ostatni live sprzed tygodnia był na temat okresu przejściowego. Tam właśnie tłumaczę, czym jest ten okres przejściowy, dlaczego on jest tak ważny, co możemy w tym okresie zrobić dla siebie, czy na co szczególnie zwrócić uwagę. I dzisiaj kontynuacja tego tematu, tak? Dlatego, że temat wilgoci, smaku słodkiego jest bardzo właśnie związany z układem czynnościowym, czy z obiegiem czynnościowym żołądka i śledziony w medycynie chińskiej, właśnie z przemianą ziemi, która wiemy, że tak jakby ma swój szczyt energetyczny, czyli właśnie te obiegi czynnościowe, te struktury ciała, które są kojarzone z przemianą ziemi, teraz są najbardziej wydajne, ale teraz one też tak jakby są najbardziej wrażliwe, czy mogą nam dać po prostu znać o sobie. Czy na przykład osoby, które mają tutaj jakieś problemy zdrowotne, mogą obserwować zaostrzenie. Natomiast właśnie ta przemiana ziemi w medycynie chińskiej jest mocno kojarzona ze smakiem słodkim. Natomiast to jest bardzo ważne, ja też w tym tygodniu przypomnę na kanale właśnie taki wpis na temat energetyki, smaków, na temat smaku słodkiego, także też zachęcam do obserwowania, bo tam będzie dużo takich praktycznych informacji. Natomiast jeśli chodzi o ten smak słodki, oczywiście tutaj chodzi o ten smak słodki naturalny, tak? Takiego naturalnego pochodzenia. Ten smak słodki znajdziemy tak naprawdę w większości produktów, które stosujemy na co dzień. Czyli właśnie w warzywach, w owocach, w strączkach, w zbożach, w mięsie, w rybach, w nabiale, w pestkach, w orzechach, właśnie w tłuszczach. No praktycznie jest on wszędzie. I rzeczywiście tak jest i tak powinno być, że ten smak słodki jest dla nas właśnie taką bazą. Smak słodki też mocno właśnie odżywia i buduje. A te pozostałe smaki są właśnie tutaj takim dodatkiem, żeby odpowiednio ukierunkować tą energię pochodzącą ze smaku słodkiego. Oczywiście mamy też, tak to nazywamy w medycynie chińskiej, taki smak słodki pusty, czy z punktu widzenia właśnie medycyny czy dietetyki zachodniej mówimy o pustych kaloriach, tak? Czyli właśnie mamy na myśli na przykład tu słodycze, czy szczególnie chodzi o ten cukier rafinowany, który no za bardzo poza tą kaloryką no nie dostarcza tam tutaj żadnych ciekawych rzeczy, czy właśnie żadnych tutaj dodatkowych takich profitów w postaci jakichś witamin, mikroelementów i tak dalej. Po prostu nie jest dla nas za bardzo odżywczy, poza tym, że dostarcza kalorie. No i niestety też wiemy, że to spożycie cukru, który tak naprawdę jest ukryty w wielu rzeczach, często nawet w takich produktach czy posiłkach, gdzie byśmy nie pomyśleli o tym, że ten cukier jest. Natomiast tu zachęcam do zerkania właśnie na etykiety, do zastanawiania się, bo no jednak tego cukru spożywamy za dużo i w dużej mierze jest to związane nie tylko z tym, że my po prostu słodzimy, tak? Że mamy, nie wiem, tam cukierniczkę, robimy sobie herbatę, kawę i tam dosypujemy cukier, bo już dużo osób tego nie robi. Ale właśnie dużo osób niestety łapie się na tym, że w wielu produktach, czy szczególnie takich gotowych posiłkach jest cukier, tak? Jest on niestety dodawany. Jeszcze może tak wtrącę, że ten cukier to jeszcze PAL 6, ale niestety jesteśmy zalani naprawdę ogromną falą syropu fruktozo-glukozowego czy glukozowo-fruktozowego, który niestety jest taką mieszanką dla nas bardzo niekorzystną, dlatego że tak samo jak cukier jest mocno tutaj prozapalny, niestety tego też bardzo nie lubi szczególnie nasza mikrobiota jelitowa, ale też nasza wątroba, bo właśnie dlatego między innymi mamy też, można powiedzieć, że no, nawet taką pandemię, jeśli chodzi o
tutaj nialkoholowe stłuszczenie wątroby, które jest coraz większym problemem. No i między innymi to się bierze z tego, że my spożywamy za dużo cukru. To jest bardzo tutaj problematyczne. Także warto wziąć pod uwagę to, że rzeczywiście my potrzebujemy tego smaku słodkiego, ale smaku słodkiego naturalnego, tak? Czyli właśnie gotując różnego rodzaju dania, posiłki, szczególnie takie sezonowe, właśnie ciepłe, gotowane, dania jednogarnkowe, zupy, gulasze, jakieś leczo, potrawki, kleiki, też właśnie śniadania rano w postaci owsianek, jaglanek, z dodatkiem właśnie takich rzeczy naturalnie słodkich, jakimi są właśnie tutaj owoce, warzywa, czy właśnie same zboża mają naturalny ten smak słodki. No i jesteśmy w stanie tak naprawdę to zaspokoić. Oczywiście to też jest ciekawe, bo no nam ta tolerancja na ten smak słodki dość rośnie i my się przyzwyczajamy do tego cukru. I na początku może nie jest tak łatwo, ale można sobie to właśnie tutaj kompensować tym smakiem słodkim, takim bardziej naturalnym, co na pewno dla nas no jest zdrowsze, wyjdzie nam to po prostu lepiej na zdrowiu. Natomiast o tym smaku słodkim ja więcej też w tym tygodniu Wam przypomnę, ale chciałem przejść do tematu wilgoci. Jest to temat bardzo ciekawy, bo można powiedzieć, że to jest trochę taki temat, który za bardzo nie istnieje w medycynie czy w dietetyce zachodniej, a w medycynie chińskiej jest tematem bardzo ważnym, dlatego że właściwie każda jednostka chorobowa, taka przewlekła czy przewlekły stan, tak, bo za bardzo nie mamy pojęcia choroba w medycynie chińskiej, bo tam na przykład mamy różnego rodzaju syndromy czy różnego rodzaju patogeny i tym właśnie jeden z patogenów jest wilgoć. To możemy właśnie powiedzieć, że każdy taki przewlekły stan w naszym organizmie, stan chorobowy z punktu widzenia medycyny zachodniej, jest związany z tym, że mamy problem z wilgocią, tak? Ta wilgoć się pojawia. I czym jest w ogóle ta wilgoć? Ta wilgoć to są po prostu z punktu widzenia medycyny chińskiej patologiczne płyny w naszym ciele, które no, nie powinny się pojawić, bo rzeczywiście mamy też część takich płynów, które powstają w wyniku różnych procesów metabolicznych i one są po prostu wydalane z naszego ciała. Natomiast czasami jest tak, że pojawiają się pewne płyny, no może też że do końca nie jest tak, że one nam są nam niepotrzebne, bo czasami one nas chronią przed poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Natomiast i tak one sygnalizują, że właśnie coś złego się dzieje w naszym ciele. Natomiast jednak większość tych płynów takich patologicznych, tej wilgoci jest nam po prostu niepotrzebna. I ona daje różne objawy, tak? To no, może być właśnie to, z czym się niestety zmaga teraz większość z nas, czyli różnego rodzaju problemy z na przykład górnymi drogami oddechowymi, czyli właśnie problemy przewlekłe z zatokami, katar, tak? To jest wilgoć. Też takie zatkane zatoki, coś co nam właśnie zalega, też tutaj problemy z uszami, z migdałkami, właśnie tutaj różnego rodzaju wydzieliny, też często taka kapiąca woda na przykład z nosa, czy też takie ściekanie po tylnej ściance gardła, to są wszystko objawy wilgoci. Też na przykład mgła mózgowa, o której bardzo się dużo mówi teraz, szczególnie po COVID-zie dużo osób się z tym zmaga, to też jest objaw wilgoci, to jest właśnie wilgoć, która się tutaj lokuje u góry, jeśli chodzi o naszą głowę. Też na przykład problemy ze stawami bardzo często, to jest wilgoć, właśnie na przykład takie sprawy reumatyczne, bo to też jest ciekawe i nasze ciało jest tak naprawdę mądre, bo ono zawsze będzie chronić te najważniejsze, powiemy, obiegi czynnościowe, czy struktury, czy układy w naszym ciele, które są najważniejsze dla nas. I jeżeli ciało po prostu z czymś sobie może nie poradzić i ma po prostu takie śmieci, które też ciężko mu wydalić po prostu z naszego ciała, to ono będzie szukać tych miejsc, gdzie może to ulokować. I niestety nasze stawy, czy na przykład nasze zatoki, są takim miejscem. I tam bardzo często właśnie te różnego rodzaju odpady, jak ja tutaj tak mówię roboczo, nazywane wilgocią w medycynie chińskiej, tam są lokowane. Ale też na przykład tendencja do takich luźniejszych stolców, ja już tu nie mówię biegunka, tak, ale właśnie takie luźniejsze stolce to też jest objaw wilgoci. Na przykład też tutaj nadwaga albo otyłość czy celulit to też jest objaw wilgoci. Także tych objawów mamy bardzo dużo. Też na przykład różnego rodzaju zmiany skórne czy też generalnie takie wydzieliny, które są niepożądane, na przykład upławy, ropa, też na przykład zmiany skórne są często związane z wilgocią, szczególnie z gorącą wilgocią. Także sami jak widzicie, tego jest naprawdę bardzo dużo. Często też ta wilgoć
przy takich przewlekłych schorzeniach ona się tak jakby nie ujawnia, czyli tak jakby ona nie wycieka z nas, tak mogę powiedzieć, tak? Nie widzimy tych płynów, czy tej ropy, czy jakichś wydzielin z naszego ciała, ale często ona właśnie się też lokuje i blokuje różnego rodzaju układy czy procesy w naszym ciele. Też właśnie na przykład zbyt duży poziom cholesterolu, tak, zmiany miażdżycowe, to też jest wilgoć. Na przykład też kamienie w pęcherzyku żółciowym, czy tutaj jeśli chodzi o układ moczowy, to też będzie objaw wilgoci. Czyli jak widzicie, tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast część z tych objawów właśnie, czy z tych problemów, z punktu widzenia medycyny zachodniej, no nie są rozpoznaniem jako jednostka chorobowa i czasami za bardzo, no tak, nie mamy tutaj konkretnych wskazań, żeby działać, czy musimy pogłębiać mocno tą diagnostykę, żeby tutaj szukać, tak, tych przyczyn. Natomiast z punktu widzenia medycyny chińskiej już mamy konkretne wskazanie do działania. Dlatego też tak bardzo lubię terapie naturalne, bo no, uważam, że one zawsze są parę kroków tutaj do przodu i dużo szybciej są w stanie wyłapać takie niepokojące elementy, które nie zawsze też się ujawniają, na przykład kiedy robimy tutaj badania, na przykład po prostu badania z krwi, tak? Nie zawsze tutaj pewne rzeczy wyłapujemy, a już z punktu widzenia medycyny chińskiej, czy generalnie terapii naturalnych, widzimy, że są różnego rodzaju zaburzenia. I teraz o co chodzi z tą wilgocią? Ona generalnie powstaje w taki sposób, że po prostu jest przeciążony nasz układ pokarmowy, czyli szczególnie powiemy obieg czynnościowy śledziony. Nie wiem, czy pamiętacie, ale no, ja dość często lubię przypominać czy tłumaczyć, czy ten obieg czynnościowy śledziony w medycynie chińskiej to jest przede wszystkim nie śledziona jako narząd, ale trzustka i mikrobiota jelitowa. No i właśnie tutaj otrzymujemy odpowiedź, tak? No bo rzeczywiście sporo osób ma problemy z trzustką, chociaż sobie z tego nie zdajemy sprawy w taki sposób, że po prostu produkujemy zbyt mało enzymów trawiennych. Ale jeszcze więcej z nas ma po prostu problem z mikrobiotą jelitową, czyli no właśnie z całym środowiskiem mikroorganizmów, które zamieszkują nasz układ pokarmowy, szczególnie jelito grube. No i między innymi właśnie tutaj zaburzenia w obszarze mikrobioty jelitowej. Też tutaj odsyłam na przykład do takiego nagrania odnośnie diety niskofermentującej, tam troszeczkę o tym mówię. No to właśnie też dają tutaj całe spektrum objawów związanych z wilgocią. Ja już nie mówię o osobach tutaj, które mają przerosty bakteryjne, tak, to SIBO, IMO nieszczęsne, czy zespół jelita nadwrażliwego, bo tutaj ta tendencja do wilgoci jest bardzo duża, czy problemy też z histaminą, ale no generalnie, jeżeli mamy przeciążony układ pokarmowy, to jest duże prawdopodobieństwo, że my tą wilgoć wytworzymy. Co więcej, tą wilgoć wytworzymy nie tylko z rzeczy, które mocno nas tutaj nawilżają, tak? Czy łatwo przekroczyć tą zdolność trawienną dla naszego układu pokarmowego, czyli mamy tu na myśli nabiał, cukier, owoce, szczególnie surowe owoce, na przykład banany są tutaj takie bardzo, się mówi, nawilżające, właśnie gluten, czy bardzo duża ilość pszenicy i chodzi tutaj o to, że tak naprawdę to nie są złe produkty, tylko zbyt ich duża ilość zjedzona, też na przykład bardzo późno, w dużej ilości, czy u niektórych osób, no, które jednak słabo tolerują te produkty, może predysponować do wytworzenia wilgoci. Ale co jest ważne, jeżeli my mamy naprawdę bardzo osłabiony ten obieg czynnościowy śledziony z punktu widzenia medycyny chińskiej, czy bardzo mocno osłabiony po prostu układ pokarmowy, to tak naprawdę tą wilgoć jesteśmy w stanie wytworzyć ze wszystkiego. I to jest problem. To jest bardzo duży problem. I taki problem mamy właśnie u osób, które mają mocno zaburzoną mikrobiotę jelitową. To są niestety bardzo wymagające tutaj osoby. Natomiast oczywiście z wielu rzeczy tutaj możemy wyjść czy wyciszyć pewnego rodzaju objawy i przynajmniej tutaj troszeczkę sobie ulżyć. Natomiast no, musimy być bardzo tutaj ostrożni. Generalnie temat wilgoci jest bardzo ciekawy. Ja będę o nim dużo tutaj mówić, będę przypominać na tym kanale, będą się ukazywać też artykuły. Ja też planuję taki bezpłatny tutaj live większy na temat wilgoci. Natomiast dzisiaj chciałam Wam w ogóle zasygnalizować, czy coś takiego jest, bo też jest bardzo dużo pytań na temat tej wilgoci. I sami już sporo tej wiedzy tutaj macie. Natomiast jak sobie radzić z tą wilgocią? No właśnie, to co powiedziałem. Jedzenie zbyt późno, tak? Jedzenie zbyt obfitych posiłków. Jedzenie posiłków mocno przetworzonych. Tam, gdzie mamy bardzo dużo cukru. Tam, gdzie mamy bardzo dużo pszenicy, czy właśnie bardzo dużo glutenu, czy bardzo dużo nabiału, czy rzeczy właśnie surowych. Też mocno takich wyziębiających z punktu widzenia medycyny chińskiej.
To właśnie będą te elementy, które będą nas pretendować do wytwarzania tej wilgoci. Ale może być też tak, że niestety w ogóle konstytucyjnie, czy tak jakby od urodzenia mamy taką konstytucję, że ten obieg czynnościowy śledziony jest osłabiony, mamy osłabiony układ pokarmowy i mamy większą po prostu tendencję do produkcji tej wilgoci. Są pewne takie elementy, które nam mogą pomóc troszeczkę wyprowadzić tą wilgoć, czy zniwelować właśnie tą tendencję do powstawania wilgoci. Tutaj na przykład wyróżniamy kaszę jaglaną. Ona działa tak świetnie, bo ona rzeczywiście jest alkalizująca dla nas. I z punktu widzenia medycyny chińskiej, szczególnie taka uprażona, na przykład na patelni przed gotowaniem, kasza jaglana, później ugotowana, wiemy, że będzie wyprowadzać wilgoć. Też różnego rodzaju przyprawy, takie gorzko-ostre, aromatyczne. To są właśnie takie przyprawy pochodzące z ziół, które spokojnie rosną w naszych warunkach, typu oregano, majeranek, czomber, lubczyk, bazylia. Całe tutaj spektrum tych przypraw jest bardzo korzystne. One właśnie pomagają nam trawić i sprawiają, że my produkujemy mniej tej wilgoci. Mamy też na przykład różnego rodzaju zioła, szczególnie te zioła, które są bardziej gorzkie. Na przykład skórki z cytrusów szczególnie tutaj pomagają w rozpraszaniu tej wilgoci. Bardzo już tutaj sławna, można powiedzieć, rozsławiona skórka z dojrzałej mandarynki, czyli chenpi, też bardzo pomocna do wyprowadzania wilgoci. Tylko tu od razu oczywiście powiem, że to musi być skórka z ekologicznego cytrusu, żeby tam nie było żadnych niepożądanych środków. Także troszeczkę tych produktów mamy. Też na przykład kardamon działa mocno osuszająco, goździki. Tylko też z tymi przyprawami, szczególnie z takimi typu cynamon, anyż, goździki, uważamy, bo one są mocno rozgrzewające, więc na przykład osoby, które mają dużo gorącej wilgoci, tak? Czyli tam, gdzie na przykład te zmiany są bardziej takie podbarwione, zielone, żółte, zmiany takie ropne, to tu bym uważał, tak? Tutaj na przykład lepsza by była ta kasza jaglana niż właśnie takie rozgrzewające przyprawy. Także tutaj też trzeba oczywiście troszeczkę mieć tej wiedzy na temat energetyki, ale generalnie to są rzeczy proste. Też jeżeli pośledzicie mój kanał, posłuchacie i poczytacie tych artykułów, to bardzo szybko możecie się zorientować, jaką macie tendencję, czy bardziej do zimnej, czy do gorącej wilgoci. Jeszcze z takich rzeczy, które tu są pomocne, to generalnie wspieranie właśnie tego obiegu czynnościowego śledziony. I znów tutaj odsyłam i do tego nagrania, które było tydzień temu, bo tam właśnie mówię o takich rzeczach wspierających tą śledzionę. No ale generalnie też jak poobserwujecie mój kanał, no to właściwie mój kanał o tym mówi, tak? Cały kanał tutaj, te 3,5 roku, które są materiałów, a tych materiałów jest dużo i są do Waszej dyspozycji, mówią w dużej mierze o tym, jak wzmocnić obieg czynnościowy śledziony z punktu widzenia medycyny chińskiej, czyli jak zadbać tak naprawdę o układ pokarmowy, abyśmy mogli cieszyć się tutaj zdrowiem. I między innymi te porady, które tutaj są, czy zalecenia, one w dużej mierze pomagają też poradzić sobie z tą wilgocią, czy unikać właśnie tutaj produkowania tej wilgoci. Temat wilgoci no, jest bardzo ciekawy, jest bardzo szeroki. Ja na pewno będę więcej tych informacji tutaj zamieszczać. Natomiast jeszcze tak tylko dopowiem, nasza śledziona po prostu lubi, czy tutaj mikrobiota jelitowa bardzo lubi posiłki ciepłe, gotowane, jedzone regularnie, z odpowiednimi przerwami między posiłkami, z odpowiednim postem nocnym. Tak, tutaj też zapraszam do takiego nagrania odnośnie intermittent fasting, czyli postu przerywanego. To też jest bardzo ciekawa metoda, gdzie my sobie możemy pomóc. Także troszeczkę tych narzędzi jest. Są one po części związane z żywieniem. Też na przykład tutaj oczywiście ruch, też stres, tak? Jeżeli na przykład będziemy dużo się stresować, to wtedy też sobie blokujemy układ trawienny. Też w ogóle tutaj zmieniają się nawet funkcje wydzielnicze, jeśli chodzi o nasz układ trawienny. Natomiast stres po prostu doprowadza do prostej rzeczy. Częściowo nasz układ pokarmowy w ogóle się wyłącza. Myślę, że część z Was tego doświadczyła. I właśnie to jest bardzo ważne, bo kiedy dochodzi do takiego zastoju w naszym układzie pokarmowym, to znowu zalegający po prostu tam pokarm znowu będzie nas pretendować z punktu widzenia medycyny chińskiej do produkcji tej patologicznej wilgoci. Myślę, że tyle, jeśli chodzi o ten temat wilgoci. Jeżeli oczywiście będą jakieś pytania, to śmiało można je zadawać w komentarzach. Czy endometrioza, tutaj endometrium, ale myślę, że chodzi o endometriozę, to też wilgoć. Po części tak, przede wszystkim też duży zastój krwi w obrębie dolnego ogrzewacza, ale też wilgoć tam będzie. To co powiedziałam,
Każda przewlekła jednostka chorobowa z punktu widzenia medycyny zachodniej ma tą komponentę wilgoci z punktu widzenia medycyny zachodniej. Jakie objawy wskazują na nadmiar wilgoci? To proszę odsłuchać od początku, dlatego że o tym mówiłem, tak? Wszelkiego rodzaju niepożądane tutaj wydzieliny. Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Też będę wdzięczny za udostępnianie tych transmisji i moich wpisów, żeby jak najwięcej osób mogło z tego korzystać. Też będą kolejne tutaj live'y. Za tydzień już Wam powiem, o czym będzie live, bo oczywiście tych tematów nie pamiętam. Natomiast ja teraz uciekam na naszą grupę odnośnie aromaterapii. Też do niej bardzo zapraszam. I teraz będziemy właśnie omawiać na grupie aromaterapeutycznej protokół przeciwwirusowy, mój protokół przeze mnie opracowany, bardzo skuteczny. Także zapraszam na tamtą grupę. Jeśli chodzi o live za tydzień, to mamy na te... O, właśnie, live na temat mikrobioty jelitowej zaplanowałem za tydzień. Czyli idziemy fajnym tokiem. Będzie kontynuacja tego tematu, tylko będzie już temat bardziej z punktu widzenia medycyny zachodniej. Także zapraszam. Też jeżeli macie pytania, zawsze możecie je zadawać w komentarzach. Ja zawsze też chętnie w komentarzu już po tej transmisji odpowiem. Także bardzo Wam dziękuję za dziś. Trzymajcie się, miłego wieczoru.